Ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play na kłopoty Różowa Pantera, odcinek drugi. Jej, wreszcie odcinek drugi. Ludzie, od poprzedniego odcinka dla mnie jakby miesiąc było. Serio, strasznie długo mi ten tydzień zleciał. Ale tak, gdzie my jesteśmy? Teraz mamy pogadanie z profesorkiem, z fangówkę. Chyba nie wybierzesz się do Anglii na piechotę, co? Ja się nie wybiorę! No, pogadajmy z Nindrani. Jemy. Wypiłem sobie właśnie herbatę. Nie podoba mi się tu! Nie lubię dzieciarów z innych krajów! Indrani, czy mogę jakoś poprawić ci humor? Podejdź bliżej. Już mi lepiej, cymbał. Zmieniła się. I cały czas jest ta animacja. Różowa oszczędzać. Nie pora teraz na pływanie. Tak szczerze, to ja też nie lubię dzieci. Ale to szczegół. To chodźmy w takim razie do samolotu. Do hangaru. O, hangar to się nazywa. Dobrze, Pixel zna trudne słowa. Zobaczmy, jakie są w ogóle tutaj teksty, bo pamiętam, że były tutaj teksty do tych samolotów, do których nie możemy jeszcze wejść. Ten samolot boi się latać, nic z tego. Puch! Mózg rozwalony. Zajęte! Zabrakło nam pistaszków. Bez nich nie polecimy, nie ma mowy. Aha. Dobry powód. W sumie każdy powód jest dobry, więc... Niestety, samolot nie jest zatankowany. No, to już jest powód. Lotem bliżej. I tego, jak byłem mały, nie zrozumiałem i przyznam szczerze, dzisiaj też tego nie rozumiem, więc chodźmy oczywiście do samolotu z flagą angielską. O, kamyczek tutaj w ogóle, teraz zauważyłem ten kamyczek, ale jaja. Ale byka, w ogóle fajnie są oznakowane te samoloty, jaka malutka pantera różowa. Nadawałoby się do gry na Atari. Proszę usiąść i zapiąć pasy. Samolot zaraz wystartuje. Mówię oczywiście o Atari 2600. Dobra, więc usiądźmy. Kowujemy na pas startowy. Wystartujemy, kiedy wszyscy pasażerowie zapną pasy. No, zapinać. Macie się zapiąć. No, już jest... A, jeszcze ja! No. No, ja byłem od razu zapięty. No, jak będziemy wchodzić, to możemy już rozpiąć pasy, z tego co pamiętam. Witam, Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię L-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 tysięcy metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Dobra, pooglądajmy sobie telewizję. Czy chciałby pan obejrzeć film? A co dzisiaj leci? Siostrzyczki w akcji 16. Ta, siostry zakonne na motocyklach. To brzmi jak dobry plan na film. No, powiem z tą panią. Za parę minut wylądujemy w Londynie. Dzień jest pochmurny i mglisty. Dziękujemy za wybranie Air główkę. Ogólnie możemy też skoczyć tu spadochronu, ale ja wolę tak kulturalnie. No i jesteśmy w Anglii. Ach. W każdym razie tutaj mamy Big Ben. Tutaj piłka, lol. Tutaj zaraz powinni jacyś goście przechodzić. Pogadajmy z nim. Sir Budley to nasz najstarszy parlamentarzysta. Dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę. Boję się, że przygotowuje strasznie długą mowę pożegnalną. Oby nie przynudził na śmierć. Spoko. Nie widziałeś naszej piłki? No. Dobra. Mogę to wyjąć? Pff,
teraz bierzemy piłkę i tym piłkarzom musimy oddać ją. Szukacie może tej piłki? Tak, nie mogę żyć bez piłki. Jestem nowym transferem. Słucham? Kim jesteś? On jest nowym transferem, a ja kapitanem. Trenujemy do Pucharu Świata. Wiecie, chłopaki, tak na was i wydaje mi się, że trochę przetrenowaliście. Będę pseudokibicem. Dobra, czas na nas. Idziemy! W ogóle, no, za piłkę dam mi koszulkę, no... Dzięki. No dokładnie taki sposób, jaki ja bym po prostu trzymał to. Pogadajmy z tym gościem. Sam. Kupujesz czy się gapisz? Gapię się. No co zrobisz, nie. Ale oczywiście pamiętam, co trzeba zrobić, czyli oddać mu tą koszulkę. Ile kosztuje The Słońce? To jest The Sun. The Słońce. To koszulka Juskowiaka? Możliwe. Nie do wiary, jaka? Juskowiak to idol mojego syna. Może zamienisz się za The Sun? Pewnie, że tak. Dorzucę ci też coś ekstra. No pewnie Playboya. Koszulka Juskowiaka. Kurczę blaszka. Kurczę blaszka. To jest moje pytanie. Pantera, dlaczego nie możesz po prostu tak przejść? Tak, o. To jest takie proste. No dobra, chodźmy tam. Co tu będzie? I to są właśnie cutscenki. W ogóle to jest Anglia i północna Irlandia. Tak, Irlandia. To jest właśnie cała Anglia. I to są właśnie cutscenki, które nam pokazują, gdzie aktualnie idziemy. Czyli teraz jesteśmy w barze. I ogólnie... tak będzie we wszystkich krajach, bo ta gra bądź polega na tym, że będziemy podróżować po krajach. No zera, pogadajmy z gospodynią, znaczy z barmanką, o. Witam. Strzelisz sobie browca? Jestem bohaterem z kreskówki. Nie piję. Kufel ciemnego piwa dla konstabla. Aha. Konstabl to jest... on? Czy wyglądam na konstabla, ślepaku? To jest on. No oczywiście. Za pierwszym razem wiedziałem. To dla mnie? Świetnie. Dobrze, że jestem już po służbie. No hopie. Piwo i jadło dla listonosza. Który to może być listonosz? No, oczywiście, że on. Codziennie jem to na obiad, ale czy ktoś nazwie to menu obiadem listonosza? W życiu! Nie dostajemy tego, co chcemy. Seks z suróweczką i różowy gin dla mecenasa. Różowy. Dobra, dajmy mu. Jesteś adwokatem? Przygotowujesz się do rozprawy? Jak idzie? Gdybym się przygotowywał, czego nie powiedziałem, to na pewno nie zdradziłbym, jak mi idzie. No i dobra, wszystko rozdane. Badajmy z tymi paniami, co w ogóle wygląda jak ta Elżbieta druga. Więc pogadajmy z Elżbietą drugą. No i po tym, jak go rzuciła, naprawdę odmłodniała. No, może przesadzam. A on zszedł na psy. Co? Gumowe różowe ucho? Nieładnie tak podsłuchiwać. Kto podsłuchuje? Ja? Chciałem was poderwać. Poderwij się lepiej w górę. Właśnie. Jeśli nie masz żadnych nowinek, to zmywaj się. No i kompletnie mnie olało, ja cały czas tutaj stoję. Z tym gościem pogadajmy. Tu się drapie po dupie. Może na którymś kanale leci mecz? Co ma nie lecieć? Co to jest? A co jak nie futbol? Jest piłka, boisko i kopią. To futbol, synku. U nas tak to się nie nazywa. A niby jak?
piłka nożna. O, stary! Dokładnie. Tak swoją drogą to... No tak, no nazywają to futbol. No, mówisz do Anglika, jak się mówi po polsku, no... Zmienimy kanał. A co z innego jest? O! To jest chyba baseball? Zobaczmy, jakie są opcje. Pogoda... Gość, który... Nie mam pojęcia, co robi. Futbol... Dobra, zostawmy to na... Albo to jest golf, albo baseball, nie jestem pewien. Zagrajmy z tym gościem. Chłopcem. Co jesz? Kiełbę i ziemy. Kiełbę i ziemy? Tak tu mówimy na kiełbasę z ziemniaczkami. O, rozumiem. Słuchaj, nie dałbyś mi jednej swojej kiełby? A co z tego będę miał? Boże. Ten uśmiech w ogóle, chłopaka. Boże. 1999 AD Jitch Canon. Jak to, co będziesz miał z tego? No komiks! Może chciałbyś się zamienić z... Playboya! Dobra. Może się zdomyślisz, ale najpierw z nim pogadajmy. Szukasz guza, frajerze? Nie, skąd? Wpadłem pograć w strzałki. Ani ja, ani mój kumpel nie gramy z obcymi. Jaki obcy? Czy wyglądam na kosmitę? O, mamy tu przemądrzałego dowcipnicia. Chudego, różowego dowcipnicia z ogonem. Słuchaj no, ustalmy fakty, ani ja nie znam twojego zakichanego imienia, ani ty mojego imienia. Nie znasz także jego, ani on nie zna ciebie. Jakby nie patrzeć, koleś, jesteś obcy. Wiecie, właśnie tacy ludzie mnie wnerwiają. I co? Strasznie! Który się nie też z własnych żartów, powiedział ten, który się praktycznie cały czas z własnych żartów śmieje. Ale nie, ja się akurat śmieję z własnych żartów tylko po to, żeby podnieść humor. A ten gość po prostu się śmieje z czegoś, co nie jest w ogóle śmieszne, co nie mogłoby nikogo rozbawić, a tylko wnerwić. I po prostu przez takich ludzi mnie krew zalewa. O. Patrzcie, tutaj są nasi agenci, pogadajmy z nimi. No i co się tak gapisz? Jestem typowym, szarym Angolem, który siedzi w typowym, angielskim pubie. Oto kim jestem. Wow. Ale tutaj mamy egzystencjalne rozmówki, więc pogadajmy ze szczurkiem. Razem z kumplem przychodzimy tu na browcia, stary. Chciałem powiedzieć, na browca. Na browcia, stary. Ale tak, w ogóle jak zauważyliście tutaj, to specjalnie to są naprawdę dania angielskie, które są nawet popularne. Na przykład Toad in the Hole, to jest potrawa, która jest dosyć popularna w Anglii. Prawie tak samo jak Fish and Chips. W ogóle jest to na liście? Jest Fish and Chips! A tak nisko, serio? Ej, zobaczmy w ogóle, co pan teraz powie. Kiełbę i ziemy? Kiełbę i ziemy. Nie jestem pewien, ale zakładam, że to jest przetłumaczenie Toad in the Hole. Nie wiem, do kogoś mogę... Zaraz. Przecież ja mogę tu podplotkować z nimi. Plotka głosi, że królowa w swoje urodziny poszła do klubu w staniku z cekinami i tańczyła pogo. No, no, różowy, robi się ciekawie. Muszę wam coś wyznać. No, po prostu muszę. Zadłużyłam się w parlamentarzyście.
miłość w twoim wieku? Kto jest tym szczęśliwcem? Sir Badley. Napisałam do niego miłosny list i chciałabym wam go przeczytać. Ej, znam tego gościa. Najdroższy, kocham cię, jak nie kochałam jeszcze żadnego łysolka w życiu. Płakałem, jak słuchałem. Ej, mogę mi zabrać te szklanki? Filiżanki herbaty. W pubie. Jakież to angielskie. No, ja teraz ogólnie mam taką wielką szklankę, do której sobie nalewam herbaty, więc... No, filiżanka to nie jest, przyznam, ale co bądź. No i oczywiście teraz pozbędę się gościa, którego nie cierpię w tej grze. Jedną prostą kiełbą. Właściwie to kiełba i ziemy to chyba może być tutaj, bakes and smash, czyli tłuczone ziemniaki, bo tutaj nic nie widzę, co by mogło być tak właśnie przetłumaczone. Wiesz, pluk, hands, lunch. Nie wiem, na serio nie wiem. Więc załatwmy go. Będę z tego po prostu zadowolony jak nie wiadomo co. Tak wiem, że jestem okropny i okrutny. Ten czas reakcji w ogóle. Tak BTW, to teraz muszę się pokusić o opowiedzenie tego, ale jest go ugryz w parówkę. Przepraszam. Pogadajmy z tym panem. Przepraszam uprzejmie. Właśnie trenuję, a ty mi nieco przeszkadzasz. Stary, ja tylko stoję w kolejce. Poza tym nic mnie nie interesuje, to co robisz. Ej, mogę z nim pogadać jeszcze? Fajowe, fajowe. Fajowe. Fajne! Dobra, chodźmy zanieść temu mecenasowi, czy jak on to się tam nazywa. To jest nasza panterka. W ogóle ja nie mogę się rozczytać po tym piśmie. Tutaj mogę zrozumieć can't, him, how. Nie wiem, przydałoby się w jakiejś lepszej rozdzielczości to. Ale dajmy Sir Badleyowi. Co to? Pilna wiadomość dla Sir Badleya? Daj mi to, chłopcze. Kocha mnie. Ona mnie kocha. Całuski, see you later, alligator. No i tak dalej. Ona mnie kocha. Naprawdę mnie kocha. Sir later, alligator. Lepszego imienia po prostu się nie dało myśleć. Ale jeszcze coś... Ona mnie kocha. Ona naprawdę mnie kocha. No to jakby ktoś na stronie mówił tak pod nosem i... Ona mnie kocha. Ona naprawdę mnie kocha. O! 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 Autobus! Autobus! Niezły detail, że w ogóle dali taki autobus. To jest tak... Bądź co mówić taki... Nie wiem, Symon na Anglii. Pogadajmy z tym chłopcem. Masz zły dzień? Mój przyjaciel Nigel wyjechał na wakacje. Nie mam co robić. Nudzę się. A dokąd wyjechał? Na obóz Chili coś tam. Co za różnica? Jakieś beznadziejne miejsce, gdzie nie ma nawet stadionu. Pewnie jakaś dziura na Mazurach. No, na pewno nie jest tak źle. To dziura, wierz mi. Nigel jej nienawidzi. Tak jak szkoły. Nigel lubi szkołę. Jestem tego... My niczego nie lubimy. Dobra, więc twój kumpel Nigel jest na jakimś beznadziejnym obozie. Co moglibyśmy dla niego zrobić? No nie wiem. Przepraszam, że czekałeś. Musiałem pójść tam, gdzie królowa chodzi piechotą. Dobry tekst, nie? Podoba mi się. Chodźmy, Rupert. Czekaj, a Nigel? Pogadaj z jego kamerdynerem. Nazywa się Jackson i jest w pubie Moja Spelunka. Moja Spelunka. Muszę znaleźć tego Jacksona. No, w ogóle...
Zakichana dziura, no pewnie jakaś dziura na Mazurach. Nigdy nie byłem na Mazurach, więc nie będę się wypowiadał tutaj, żeby nie jakiejś wojny nie zrobić czy coś. Dodatkowo coś chciałem powiedzieć. Aha, w ogóle zauważyliście nogę tego gościa. Poza tym królowa, gdzie królowa chodzi piechotą, to ma dużo sensu akurat, bo właśnie nie wiem skąd się wzięło, gdzie król chodzi piechotą, ale królowa chodzi piechotą to już ma wiele sensu w Anglii, ponieważ no tam jest po prostu monarchia, a nie jak u nas na przykład prezydent i tak dalej. A więc z tego powodu nie możemy wziąć, więc chodźmy po tego Jacksona do baru u Jaspera. Ja nie wierzę po prostu. Więc w ogóle ja coś jeszcze mam takiego ciekawego. Nie mam nic przy sobie, lol. Pogadajmy z nim, z Jacksonem. Czy mam przyjemność z panem Jacksonem? W rzeczy samej. Nazywam się Michael Legia Jackson. Ale nie proś mnie, żebym zaśpiewał Legio do boju. Nie, jeszcze byśmy tutaj oberwali oboje. Kto następny? Ja. Grasz w strzałki? Zaraz się przekonasz. Pięknie, wleciało prosto w strzałkę. Ups. Nie najgorzej, przyjacielu. Dziękuję. Nigel też lubi grać w strzałki? Nigel? Skąd znasz Nigela? Jestem jego kolegą z kolonii Chilliwawa. Czy coś się stało z paniczem Nigelem? Chyba się znowu nie połamał. Nic z tych rzeczy. Chciałem tylko przywieźć mu coś z Anglii. Troszeczkę tęskni za domem. Tęskni? Wiedziałem. Biedaczyna. Kochany Nigel. Jakiś wyrzut ten kolega? Co by go ucieszyło? No, jego gaj, jak sądzę. Jego gaj? Gej. No, jego mały przyjaciel. I piosenka. Był piąty dzień listopada 1605. Król Jakub miał fart, że dożył końca dnia tego. Katolicy byli niezadowoleni. Rzekłbym, że nawet byli ostro wkurzeni. Proch podłożyli pod parlamentem w piwnicy. 30 beczek starczy, by znieść pół ulicy. Chcieli króla wysadzić, no i parlament. To by się dopiero zrobił w Anglii zamęt. Gaffok stał na czele prochowego spisku. Lecz zanim zrobił bum, jeden z kolegów z miękkiego wsypał. I cała historia skończyła się stypą. Chciałeś powiedzieć, że... Zapamiętaj tę datę. 5 listopada. Tego dnia dzieci palą lalki Guya Fawkesa. A mówisz mi to, bo... Nigel nigdy nie spalił swojego Guya Fawkesa. Bardzo go polubił, tylko gdzieś schował, bo trochę się tego wstydzi. To najwspanialsza wiadomość, jaką mogłem usłyszeć. Zawiozę mu Guya. Gdzie go trzyma? Mówiłem ci, trzyma go w ukryciu. W ukryciu? W ukryciu. A nie domyślasz się, gdzie mógłbym go poszukać? Przypuszczam, że w domu letnim jego rodziców. Zabierzesz mnie tam? Dla panicza Nigela zrobię wszystko. Spoko. Ale no, ja często nie mogę uwierzyć po prostu w głupoty tej gry. Przychodzi jakiś gościu do jakiegoś mojego dziecka, pyta się go o jego kolegę, temu odpowiada. Teraz przychodzi, mówi, że jest kolegą jego. Jestem teraz na służbie. Kamerdyner nie może spoufalać się z gośćmi. Ale stary, co ty? Jackson, to ty? No, teraz mówi, że jest jego kolegą. No może wcale to nie jest może jego kolega. No i co? No i pupsko. W ogóle ten aniołek. Co to jest? No nie, no ludzie, to jest przerąbane. No, definitywnie można powiedzieć skąd to wylatuje.
Jeszcze dodatkowo nie pomaga tutaj ustawienie rąk. I co, i to, i ta animacja w ogóle. Nie ta, że złożył, tylko ta. Wiecie, dobra, pogadajmy z tym gościem. O. O. Co ty robisz w ogóle, gościu? Nie. Nie działaj mi na nerwy. Przepraszam? Cześć, Pantero! Gdzie tak gnasz? Pogadajmy twarzą w twarz! Czujesz jakby drobną mrzawkę? Oby Flet nie dostał czkawki! Lecę spotkać się z kumplami! Muszę ruszać z kotletami! Mam wspaniały humor! Skakałbym z radości! Mam wesołą łódkę! Każdy mi zazdrości! Co ty bredzisz? To bredzenie ma swój sens, różowy kolego! Musisz się wysilić, by zrozumieć coś z niego! Ja nie mogę. Ale wierzę, że dasz radę! Wszak nie jesteś ciemną masą! Starczy ruszyć raz melasą! Mów, Pantero Wnet! Nie stój jak głupi kiep! Potrzebne ci są Barka i Flet? Barka i co? Jejku, co ci dali? Wsłuchaj się w rymy! Śpiewaj mą pieśń! A wszystko w głowie rozjaśni się! Masz same spodnie! Bez Fletu i Barki! Brakuje ci jeszcze? Co ci dali w ogóle? To jest słowo, które podsumowuje wszystko. Fujarki. Co ci brakuje? Czapki. Fujarki, czapki, fujarki. Ciasta. Garnitur. Czapki chyba. To nie o to chodzi. Pomyśl. Myślenie ci nie zaszkodzi. To. Nice. Brawo! Więc Flet i Barka to marynarka! A marynarka! A jakie słowo za melasą się chowa? Melasa. Melasa twarz, melasa usta, melasa buzia, melasa ryj. Nie wiem, to. No nie! O to słowo chodzi, pomyśl! Myślenie ci nie zaszkodzi. Melasa. Głowa. By biec w wyścigu lub po lesie pomykać, muszę mieć zdrowe kotlety z indyka. Czy już znalazłeś jakieś tropy? Kotlety z indyka to moje... Stopy! Easy. Zaczynasz coś kumać? Nie jesteś chłystkiem? Ostatnie pytanie i będzie po wszystkim. Grymas, zmarszczka, czasu, staż. Widać je na łódce, którą ty też masz. Gdy mówię łódka, mam na myśli... Pobudka. Haha. Ale chodzi o twarz i tutaj nie wiem, co reprezentuje twarz. Prawdopodobnie to? Yes! Easy. Gratuluję, wielki kocie! Bardzo dobrze się sprawiłeś. Choć zagadki były trudne, świetnie sobie poradziłeś. A teraz powtarzaj, co będę rymować. Zrozumiesz bez trudu każde moje słowo. Czujesz jakby drobną mrzawkę? Oby Flet nie dostał czkawki. Lecę spotkać się z kumplami. Muszę ruszać kotletami. Mam wspaniały humor, skakałbym z radości. Mam wesołą łódkę, każdy mi zazdrości. Nie chcesz, żeby deszcz przemoczył ci ubranie, czyli ten Flet. Żeby dojść do kumpli, musisz ruszać stopami i to miałeś na myśli, mówiąc o kotletach. A łódka, na której widać grymasy, to twarz. A więc, gdy mówiłeś o wesołej łódce, chodziło ci o twarz. Co oni ci zrobili w dzieciństwie? Jestem z ciebie dumny! Załapałeś to raz dwa! Teraz żegnaj, do widzenia, cześć i czołem, pa! Pa, powinno być. Zespół R znowu błysnął! A więc dobra, przebierzmy się, bo nie możemy tam wejść, zobaczcie. Aha, dobra, spoko. Możemy tylko tam wejść w przebraniu. Pokojówka nie wchodzi frontowymi drzwiami. W tej roli będziesz ścielić łóżka, zasuwać zasłony, napełniać termofory,
rozpalać w kominku, a wieczorem znów ścielić. I tak dzień za dniem. Fajnie by było, gdybyśmy dostali wybór, że wiecie, że możemy się przebrać jeszcze za kogoś innego. I tak możemy na wiele sposobów wejść do tego domu. To było fajne właściwie. Dobra, za kucharza się przebierzmy. Zobaczymy, czy nas wpuszczą, czy nie. Kucharz to najważniejsza po mnie osoba w tym domu. Do twoich obowiązków należeć będzie przyrządzanie potraw, a przy pewnych brakach kadrowych także nakrywanie do stołu i zmywanie. Co? Lokaj nie poradzi sobie bez kucharza. Przecież kucharz zapewnia lokajowi robotę. Hello? Dobra, przebierzmy się. To jest lokaj? Też chyba? Odźwierny stoi w drzwiach, wita gości i odbiera korespondencję. Baw się dobrze. I nie zdziw się, jak będziesz musiał podać do stołu albo pozmywać. To twoje zaszczytne obowiązki. Easy robota. Jak dobrze płacą, to bym zrobił. W sensie robił tam robotę. Żeby ktoś sobie źle nie pomyślał. No i finalny strój. O. No a wcześniej nie musiał zdejmować. No, bez sensu. No i dlaczego nie wziąłeś tego swojego ubranka? Hello. Ktoś ci je jeszcze zarąbie. Lord Panterton do ojca Nigela. Lord Panterton do Sir Manleya. Proszę tędy. Ten dawany angielski akcent. O, muzyka psów. Co to było? Moje ubranko, hello. Siema. Auć. Johnny Bravo w grze. O Jezu. Wielkie nieba. Manley. To ty? Słucham. Kopę lat, przyjacielu. Przejeżdżałem obok twojej pięknej posiadłości i pomyślałem, że wpadnę na momencik. Bardzo miło z twojej strony. Panford. Panford Panterton, ale przyjaciele mówią na mnie. Panfordzik. Pamiętałeś? Napijesz się herbaty, Pinfordzie? No teraz to Pinford, przed chwilą co sam mówiłeś mój przyjacielski skrót i nawet nie możesz tak do mnie mówić. Ale spoko, napiję się chętnie. Ależ z przyjemnością. Nie mógłbym wymówić nie. O, piłbym. Dzień dobry, ser. Podano herbatę. Życzy pan sobie filiżankę? Wypiłbym nawet półtorej. Suszy mnie. Po wczorajszym. Kostka czy dwie, Lordzie Panterton? Bez kostek. Dziękuję. Nie słodzisz. Więc może życzysz sobie plasterek cytryny albo mleko? Najbardziej lubię zwykłą, brązową herbatę. Brązową? Przecież herbata jest brązowa, czyż nie? To Earl Grey, wasza lordowska mość. Dobra, może być. Lej ten Grey. Jak dzisiejsza korespondencja, ser. Połóż na biurku. Dziękuję. To wszystko. Jak rzucił? Byłeś rano na polowaniu, Panford? I to ma być rozrywka? Znam 100 lepszych sposobów na spędzenie popołudnia niż ganianie po polach. Poza tym to odrażające. Nie, jestem wegetarianinem. Ach, wybacz, ale muszę tam wracać. Nagonka jeszcze trwa. Zrobiłem tylko małą przerwę na herbatę.
Zostaniesz u nas na kolacji? Z przyjemnością. Doskonale. Popuść pasa, przyjacielu. Kucharz obiecywał, że dziś będzie roast beef i pudding Yorkshire. Świetnie, już popuszczam pasek na maksa. Ja... Doprawdy, muszę już iść. O, Majtek coś zapomniał. tak. Więc podszliśmy się za jakiegoś pan Forda. No i tam był lisek. No to zobaczmy może korespondencję tam. Tak, to jest niegrzeczne, ale no rachunki, cóż, trzeba. Rachunki, listy w stylu jesteś na liście zwycięzców. A to co? Kochana mamo i kochany babciu. Nienawidzę obozu. Jest mi źle i chcę wracać do domu. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Wasz załamany syn, Nigel. Jakie zabezgrane pismo. Gorsze niż moje. A no serio, ja brzydko piszę. Dobra. Czwarty. Spoko. Jakieś sekretne plany. Więc spoglądajmy sobie te obrazy. Pamiętam coś tutaj epickiego. To jeden z najpiękniejszych widoków. Pełnia lata. Słońce wschodzi tuż nad kamiennym kręgiem w Stonehenge. Mógłbym na to patrzeć godzinami. A Stonehenge, czyli na prawdziwa architektura w Anglii. Tajemniczy okrąg kamienny, który do dzisiaj ludzie teoryzują, co to może właściwie być. A ta pani? To prababcia Sir Manleya. Wisi trochę krzywo. Może miała krzywicę? Dobre! Dalej suchar, ja nie mogę. Ale czemu po prostu nie powiedziałeś prababcia Nigela? Hello. No i coś, co pamiętam po prostu... Od mojego pierwszego razu, kiedy zagrałem w tą grę, czyli zupa biskupa. To jest epickie, ludzie. Dobra, zobaczmy to, co to jest. Oto herb rodzinny, prawdziwie arystokratyczny. Każda ćwiartka jest bardzo ciekawa. Nigelowi najbardziej podoba się lewa górna z tym sympatycznym jednorożcem, zanim oprawiono tkaninę, leżała jako plet na fotelu. Nigel godzinami głaskał jednorożca, więc materiał się trochę wytarł. Ja nie mogę. Głaskał konia. Materiał się trochę... co tam było? Rozdarł czy coś w tym stylu? Nie, po prostu nie mogę. Nie wyrabiam. To są te takie trójzęby, dwójzęby. Właściwie rozszyfrujmy to. To są jakieś, nie wiem, tutaj trzy marchewki, powiedzmy. Tu jest ten cały jednorożec, który się starł. Dobra. tu jest... Nie wiem właściwie, co to może przedstawiać. Stawiam na jakiś, nie wiem, wyspę lub trójkąt. A to jest... A to nie wiem, co to jest. Więc weźmy ten cały dwójząb. Co to jest? Pogrzebacz. Czasami się te z jakiegoś powodu cutscenki, nie wiem. Mowa się czasami przecina tutaj. Tak, odcinki ogólnie z Różowej Pantery będą troszeczkę długie, bo jak zauważyliście, ten już ma ponad 39 minut, ale ja chcę po prostu dokończyć go w zupełności. Gdzie ja sobie... No gdzie ja to sobie wsadzę? O. Pogrzebaczem na babcie? Nawet nie. Przecież jej teraz nie wyprostuję. A to co to jest? Świecznik. Straszny staroć. Coś tu trzeba było zrobić, tylko kurde nie pamiętam co. To zdjęcie na świecznik.
Nie. No dobra. Coś z tym koniem trzeba zrobić. Możemy go tu użyć. Możemy go na babci użyć. Oczywiście nie chcemy tego na babci użyć. Pamiętam, gdzieś tu było taki specyficzne miejsce, gdzie to zaczęło działać po prostu. Więc trzeba je tylko znaleźć tutaj, a niezbyt... O! Tutaj już pogrzebałem. Okej, spoko. Twoja sprawa. Tak drugi raz na to lustro. To już pominiemy. Świecznik. Dobra, świecznik. Chciałbym tam pojechać, ale pewnie ten inspektor mnie tam nie wyśle za państwową kasę. A może to tylko jak ten Jackson tu przyjdzie? O, a naszej rodzinie to herbu nie dali. A jak dadzą, to będzie na nim szczoteczka do zębów. No, zawsze to jest coś. Wiem już, po kim Nigel jest taki przystojny. O Jezu, jaki pocisk poleciał. Ja nie mogę. Ale zaraz. Dlaczego praktycznie dorosły gość mówi, że dziecko jest przystojne? Okej, nie pytam. Kto nie pyta, dłużej żyje. Kurde, no. No kurde. Z pogrzebaczem na babcie? Nawet jej nie znałem. No właśnie, przecież można ją pogrzebać. No. Kurde! Nie. Gdzieś to... Gdzie coś się klikało? Ma, no nie. Tu gdzieś może. Może gdzieś tu najpierw muszę kliknąć. Tak. Teraz to spełniło ten warunek. Coś musi spełnić ten warunek. Co? Bingo! O, właśnie! Ale teraz właśnie mam dobry teraz, wiecie, synchronizator z tym zupa biskupa. Dobra, więc, że tak powiem, szturchniemy konia. Bardzo sprytne, Nigel. Pan Guy Fawkes, jak mniemam. Ups. A dobra, weźmy tam to takie lustro. Leżące lustro może przynieść pecha. Lepiej je podniosę. Nie leżące, tylko potrzaskane. O! Bawią się moją skórą się bawią. O nie! W ogóle jak oni zostają wycięci, ja nie mogę. I kim jestem? Uratuję was! Jestem wielki i różowy, wspaniały! That's face. Dobra, teraz ja! Kim jestem? Cześć, tu von Główkę! Może coś ci się popsuło? Umiem naprawić wszystko! Nieźle, nieźle. Zazdrośni? Teraz ja! Dawaj! Psiu! I teraz coś epickiego. Czyli... Nawet dobra animacja. Miau, miau, miau. Fajnie było, gdyby ktoś zdampował soundtrack tej gry. Byłoby zarąbiście. Ten soundtrack byłby idealny do jakichś filmów. To jest w sensie taki na przykład moich filmów. To jest taki przyjemny, idealny na porozmawianie sobie. Ja tak zauważyłem, że w większości moich filmów to ja sobie tak rozmawiam po prostu. O. Bardzo śmieszne, cwaniaczki.
Dobra, no to oczywiście wszystkie kwestie wam pokażę, to znaczy tak, żebyście mogli to posłuchać. O! O, szczurek, jakie to straszne! Ten sarkazm, albo takie narąbanie. Dobra. Dobra, moja kolej. Uwaga! Jestem różowa pantera! Różowa pantera! Różowa! Różowa! Różowa pantera! No kim jestem? Różową panterą! Tam za dużo ci podpowiedziałem. Proszę. Mam kretyńskie różowe ubranko, kretyńską różową skórę i przez cały dzień zachowuję się jak kretyn. Kim jestem? Różowym stworkiem z matki planety? Różowym stworkiem z matki planety. Dobra, dobra. Kim jestem? Gdzie jestem? W jakim jestem kraju? Potrzebuję wskazówki! To jest wskazówka! To niby mam być ja? Nie, głąbie! To różowa pantera! To było niezłe! Nieśmieszne. I tak, jesteśmy teraz... Jesteśmy teraz Stonehenge, jak słyszycie muzyczne Stonehenge, Stonehenge. No i teraz... Oczywiście dywersja. Daj spokój. Zobaczą się, pikawa im przestanie pikać i mam dwa trupy na głowie. Ale przynajmniej spokój. Gdzieś tu... O, właśnie. Nie chcę wieszać luster. Muszę tylko odzyskać moje różowe, prawdziwe ja. No trzeba się nie przebierać. Na słońce? Co to trzeba było kliknąć? Dobra. Chyba to musiałem najpierw tak. O! Słyszałeś coś, szczurku? Spoko, stary. To pewnie tylko wiatr. Nie bądź cykor, stary. Nie, w ogóle dostał z liścia. O, teraz obydwaj się tu patrzą. I teraz mogę im... Daj spokój. Zobaczą się. Teraz mogę im dać niezły popis. Nie chcę wieszać lu... Stary! Dobra, teraz się patrzę. Pyk. O! I na słońce. Zenuś, miałeś spakować moje okulary. Zenuś? Zenuś? Nie zrobiłem. A czy on się nazywa Zenek, spoko. No to oczywiście klikamy na nasz strój. Już możesz sobie darować to skradanie. Jej! Co tam? Różowy? Mamy duży kłopot. Cione, ta dziewczynka z Egiptu, bardzo się zdenerwowała. Powiedziała, że nie cierpi obozu. Uciekła parę godzin temu na deskolotce. Boję się, że będzie chciała sama wracać do domu. Szukaliśmy wszędzie i nie mogliśmy jej znaleźć. Jeszcze raz przeszukam obóz, a ty lepiej leć do Egiptu. Zrób coś! A gdzie mam jej szukać w tym Egipcie? Cione, znaczy córka Nilu. Szukaj wzdłuż rzeki. Wzdłuż rzeki? Nil ma ponad 6500 kilometrów. No więc bierz się do roboty. Wyślę ci samolot. Zaczekaj chwilę, to uzupełnię bazę danych CAPA wiadomościami o historii Egiptu oraz informacjami turystycznymi. Dobra, gotowe. Wow. Swoją drogą, no bardzo mi się przyda ciekawostki, kiedy mam szukać dziewczynki, która zaginęła. No, zarąbiście. Pozdro. Ale tak, ludzie, to by było na tyle z Różowej Pantery. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jest oczywiście drugi odcinek.
No i za tydzień będzie kolejnym, już możliwe, że krótszy, bo ten nam troszeczkę długi wyszedł. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć, pa pa!